Cześć, z tej strony Mateusz Słupmat. Witam w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się testem i recenzją tej oto piły szablastej, tak zwanego lisiego ogona firmy Grafit, model 58G071. Nie, przepraszam, 58G971. Zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie, pudełko mamy zapakowane w taką folijkę. Sobie teraz to rozpakujemy. I otwieramy pudełeczko. Czekajcie, przestawimy kamerę. Otwieramy sobie pudełeczko. Ale ładnie wygląda. Mamy wszystkie instrukcje, karty gwarancyjne odłożymy. Mamy kabel, o, czerwony jakiś lepszy taki. To jest nasza piła szablasta, nasz lisi ogon. Elegancko w torebce zapakowany w folii futronnej. Tak to się prezentuje. Ładnie widzicie, zrobione wszystko. Powinno teraz być widać wszystkie. Dobra. Mamy kabel chyba 2-metrowy, o ile dobrze pamiętam. Standardowy. Zresztą to nieważne. Co jeszcze mamy w zestawie? W zestawie mamy dwa brzeszoty do drewna i do metalu. To jest brzeszot do drewna. Brzeszocik do metalu i mamy kluczyk, jakby ewentualnie coś się stało, tutaj sobie możemy poprzestawiać i regulować sobie wysunięcie stopy. Jak to powodujemy, tak, to możemy tutaj tą stopę wymienić czy coś, tak gratis od firmy. Także co, nie wiem co tu więcej mówić. Koszt takiej maszynki to jest około 200-250 zł. I przede wszystkim zdecydowałem się na ten model i dlatego też firmy Grafit. Dlaczego? Jak tu widzicie, 5 pozycji pracy mamy. Wszystkie piły szablaste, lisie ogony charakteryzują się tym, że są po prostu tak jak teraz mamy jedną pozycję pracy. A Grafit wprowadził bardzo fajną opcję, że mamy tutaj taki specjalny przycisk. Zaciągamy i możemy przekręcać w 5 różnych opcjach. Mamy pierwszą opcję, drugą mamy w połowie tutaj tak. I trzecie mamy w tą stronę. Tak samo w drugą stronę mamy w połowie, 45 stopni, 90 stopni. Mamy 5 możliwości obrotu. Nie musimy manewrować tak piłą jak wszystkich innych, tylko mamy po prostu, pniemy sobie materiał i przesuwamy sobie tylko piłę i nie musimy no po prostu się siłować z tym i tak dalej. I co, piłę ma moc 900 W. I teraz przeprowadzimy jej taki z grubsza test, co będziemy nią ciąć, może trochę palet, trochę drewna, metalu, także co, zaraz się widzimy. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że powinniśmy ją uruchomić, czy ona w ogóle działa, bo jeszcze nie sprawdzałem jej. I czy, jak tu właśnie się obsługuje. Także tu mamy włącznik i blokadę włącznika, czyli wciskałem włącznik, i blokujemy sobie tym przyciskiem, tak? I zwalniamy. Piła się wyłącza. To zabierzmy się za testy. Jeszcze nie powiedziałem, jak zakładamy tutaj brzeszczoty. Mamy tutaj właśnie brzeszot firmowy Grafita do drewna, jak pisze. Mamy właśnie tutaj piłę, mamy też właśnie wymianę beznarzędziową. Po prostu przekręcamy to kółeczko no, w jedną stronę. Kładamy sobie nasz brzeszot w gniazdo. Brzeszot się trzyma, żeby wyjąć brzeszot, przekręcamy z powrotem, wyjmujemy, puszczamy, przekręcamy, wkładamy, brzeszot się trzyma. Możemy go włożyć i w tą stronę, tak jak teraz jest. Możemy też i w drugą, chociaż tak się nie powinno.
Opiłą tniemy w ten sposób, chociaż jak tam jest jakieś trudno dostępne miejsce, to też tak można zrobić. Także już myślę, że wszystko powiedziałem. A teraz zabierzmy się za testy. Tej oto piły. Jak to nam będzie piłowało i cięło drewno. Pierwsza w ruch pójdzie brzesza do drewna i spróbujemy sobie przeciąć paletę. Stopa chodzi. To powinna. Co? Niemy. Ulala, ale ładnie tnie. Nawet prosto. Jeszcze raz. No, nawet się nie tępi na razie brzeszot. Zaciechamy dalej. Przestawimy sobie paletę. Widać, wszystko widać. Na przykład wycinaliśmy sobie coś tutaj. Powiedzmy, był jakiś słupek, odcięliśmy sobie go tak. A chcemy teraz tak i nie chcemy sobie przemieniać piły. Klikamy sobie to, przycisk i możemy ciąć w ten sposób. Jeszcze tak sobie przestawimy piłę. Elegancko taka piła sobie radzi. To teraz przeniesiemy się gdzie indziej, porobimy inne testy. Na innych materiałach, trochę grubszy, bo to jest deska raptem 2 cm, a ja chciałbym przeciąć coś grubszego. Do zobaczenia. No dobrze, to teraz zobaczmy, jak sobie poradzi brzeszot grafita do cięcia metalu. Widać? Widać, producent pokazuje, że może ciąć 8 mm do 8 mm. Ja tutaj myślę, że tu nie wiem. Mamy ze 3-4. Może jest trochę grubszy ten. O, tu jest najgrubszy nasz zawodnik. Dobra, okulary, nauszniki. Lecimy z tematem. Najgrubszy na początek. Widać, będzie wszystko. To ja zmienię trochę ustawienie kamery. Tak to wygląda, napis trochę zszedł, ale nic poza tym widać, że się nie działo na brzeszczocie. No cięcie na pewno jest krzywe, no bo tego nie zrobimy dobrze. Widać to? Chyba tak, o, widać. No ale poradził sobie, to jest ponad 0,5 cm. Dobierzemy następne. Wiadomo, także szybciej utniemy sobie szlifierką kątową. Ale jeżeli mamy taką funkcję przy pile szablastej, a akurat pod ręką nie mamy szlifierki kątowej, no to możemy to wykonać. Polecimy z kolejnym metalem.
widzicie, ścieniutkim kątownikiem radzi sobie bardzo dobrze. No też jest krzywe cięcie, ale jeżeli będziemy ciąć coś na drobne, to naprawdę szybciutko, praktycznie tak samo jak szybciutko kątowo. Zobaczymy, czy poradzi sobie jeszcze z takim kawałeczkiem. Lecimy. W ogóle się nie tępią te końcówki brzeszczota. No tak samo ładnie przecięte. No fakt, że tu jest trochę rdzy i wszystkie trochę krzywo idą te cięcie, no ale jest piła szablasta, a nie szlifierka lub ukośnica, tak, do cięcia metalu. To jeszcze przetestujemy, jak będzie wycinała kilka gwoździ pod rząd. Mamy wszystko gotowe, tu jest kilka gwoździ powbijanych, nawet jeden wkręt mamy wkręcony i zobaczymy, czy ten właśnie brzeszczot grafita fabryczny z piłą poradzi sobie z powycinaniem tych gwoździ. Jak widzicie, gwoździe nie stanowiły żadnego problemu, za to wkręt sam się wyrwał, jakoś się powyginał. Tutaj widzicie, przecięcie widać. No prawie piła przecięła, no ale wiadomo, wkręt jest z innego metalu na pewno niż gwoździe. A też może wpływać na wynik testu. Jeszcze jedna nam przeszkadza. Widzicie wszystko? Chyba będziecie widzieć. Widzicie? O, dobra. Tu mamy oczyszczone to drzewo. Wszystko widzieliście? Raczej tak. I tu jeszcze parę pierdół możemy powycinać, ale to już lepiej sekatorem. Ale jak widzicie, taka piła nam się tutaj sprawdzi do przycinania gałęzi. Dobra, to lecimy na podsumowanie. Jak widzieliście w wszystkich moich testach, ta piła, znaczy testach, no przez cały film widzieliście, że ona się naprawdę sprawdziła. Teraz właśnie cięliśmy nią gałęzie z
sobie zdemontuję brzeszczot. I myślę, że warto kupić taką piłę, bo to się nam naprawdę przyda. No i jej plusy na tym rynku, dlatego ją też kupiłem, że jest to obracanie się. Bo to naprawdę się przydaje, a nie trzeba cały czas manewrować dłońmi, tylko wystarczy przekręcić i to też ułatwia jako taką pracę. No sprzęt myślę, że jest wart swojej ceny. Nie wiem, jeszcze nie testowałem wszystkich przyszodów grafita, bo test zestawu do metalu trochę mnie zawiódł. Ale myślę, że trzeba dokupić też brzeszczoty, inne grafita potestować, bo już zacząłem testować inne brzeszczoty właśnie do piły szablastej. Niedługo zobaczycie filmiki. Ta guma jeszcze trochę mnie zastanawia, ale trochę się rusza, ale jest w miarę dopasowana i nie przeszkadza to pracy. Jak jeszcze coś... Nie, no raczej minusów i wad nie widzę tej piły. Chociaż czasem przydałaby się regulacja jeszcze mocy, ale to możemy regulować sobie poprzez naciskanie na ten przycisk na włącznik. Więc to raczej nie jest problem. Ta stopa ładnie chodzi. Gniazdo też równiutko chodzi, nie ma żadnego problemu. Brzeszoty fajnie wchodzą. Nie, całość wydaje się solidna. Tu mamy cały ten silnik, o, oderwała się naklejeczka, ale będziecie wiedzieli, że to grafita. Dobra. Na dzisiaj to tyle. O matko, chyba jeszcze na filmie nigdy nie kichałem. Dobra, na dziś to tyle. Z tą piłą zabawy. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiaj tego filmu. Zapraszam Cię do subskrypcji i wciśnięcia dzwoneczka, jeśli tego jeszcze nie robisz. Zostawienia komentarza, łapki w górę lub w dół. Także co, jeśli ten film Ci się spodobał, to zapraszam Cię jeszcze do obejrzenia wszystkich innych moich filmów, które znajdują się na kanale. Także piłę myślę, że warto kupić. Film nie jest przez nikogo sponsorowany. Ja to wszystko z własnych środków kupuję. Nikt tu mi nie płaci za reklamę ani nic. Także co, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, Mateusz Słupan. Cześć!